Zobaczcie, mamy pudło, już przyszło nam z Lidla i tutaj są rzeczy. Ja trochę teraz Lajrze dam, bo my wychodzimy, więc ona tutaj akurat z nianią będzie się bawiła. Zobaczcie, to jest zarąbiste, zaraz to otworzymy. Tutaj mamy tory kolejne. Tutaj co tam jest jeszcze? Ten rowerek taki, który będzie miała. I jeszcze następne rzeczy to za chwilę zobaczycie, już jak już sobie to wszystko rozpakujemy. Słuchajcie, w rzeczywistości Lajra już otworzyła te rzeczy, z nianią otworzyła, bo chcieliśmy, żeby już po prostu miała, niektóre już otworzyła. I zobaczcie, uczesz się, kochana, uczeszesz się, pokaż jak się czeszesz. O, jak ślicznie się czeszesz, ślicznie. Tam jest, dobra, tam jest pudło, zaraz musimy posprzątać i będziemy nagrywać odcinek. Nie wiem, czy teraz, czy jakoś wieczorem nagramy, bo jeszcze mamy zamiar iść na zakupy. Ale musimy ogarnąć, żeby nie było wstydu. To chyba są perfumy, wiesz? Takie psik-psik to jest. Psik-psik. Zobacz, tu otwierasz. Psik-psik. Oglądamy je jakieś te... No pokaż tatusiowi, jak robisz. Ale to nie jest mi się do nosa, to do nosa wsadzam. Psik-psik, że do nosa. No, tak, to nie jest, to jest perfumy, to są takie ładnie pachną. Psik-psik. Nie, to nie jest do noska, to są perfumki takie, wiesz, żeby tutaj wziąć sobie, tak? Wziąć sobie tak psik, 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 psik i żebyś ładnie pachniała. Wiesz? Psik, psik, psik. Tak, dokładnie, tutaj. Psik, 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 psik. Do noska to... Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj już się witaliśmy, sobie... kochanie, na jak tym to? Filmie. No bo ja, jak przyszła paczka, to już było przywitanie. A ja też tam było? Być nie. Może, nie pamiętam. Bo ta paczka przypomina jego dnia, więc ja nie pamiętam. W takim razie zaczynamy wielki test zabawek z Lidla. W sumie z Lidla online i z Lidla takiego stacjonarnego, bo jedną zabawkę mamy z Lidla, który jest u nas w okolicy domu. I słuchajcie, kupiliśmy Lajrze kilka zabawek różnych. Zobaczycie jakich? Drewnianych, niedrewnianych i zobaczymy, jak będzie się tym bawiła. Zobaczycie, czy są godne polecenia. Lajra ma w tym momencie rok... No półtora roku dokładnie, a w sumie półtora roku, więc mniej więcej w tym zakresie wiekowym są zabawki. Niektóre są, myślę, że powyżej 2 lat nawet jak kupić. My zaraz będziemy zobaczymy, bo ona jest dość mocno rozwinięta na swój wiek, więc ona ogarnia po prostu. I teraz tak, zobacz, zmywarka stoi, tak? Zobaczcie, tak wygląda w środku. I teraz włożymy kratkę, najpierw naczynka. Zobacz, musimy włożyć naczynia. Mama włoży jeden talerzyk, a ty drugi, dobra? Zobacz, tu jeden, drugi. Kubeczek też, dobrze. Talerzyk. Tu. Talerzyk tu. Zobacz, o tak. Suniesz? Nie, to wsuń, zobacz, to. Nie przestraszyłam, nie, krzyknęłam za bardzo. Nie, poczekaj, jeszcze druga kratka. Zobacz, druga kratka jeszcze. Nie zamykaj. Druga. Mama włoży talerzyk. A, ty już coś włożył, dobra, no to włoży do zmywarki. Ona ma takie dwie przegródki i ma jeszcze naczynka do tego, więc naczynka mogą się przydać potem do niej, wycierania na przykład. Można sobie zrobić wiele dodatkowych rzeczy. Ja wiem, będzie mi wygodniej. I wsadzimy, zobacz. Talerzyk. I teraz Lajra wsadzi drugi talerzyk. Tu. Tu. Tak. Super. Świetnie. I wkładamy. Zamkniesz? Dobrze, do końca, do końca. I start. O, chyba... Nie znacie się, trzeba co? Przytrzymać dłużej. Nie. Tak. A faktycznie, dobra. I teraz co wybierzemy? Myju, myju, tak? Ciśniesz myju? Tu. Co tam się dzieje? Myju, myju? Zmywarka jest na baterię, więc baterię włożyliśmy wcześniej. Ej, no weź, bo się woda zaraz... A nie, woda się nie baterie są w komplecie. Zmywarka się otwiera. To się nie dlatego, że nie ma wody. Tylko jak w domu macie baterie smarkę, są w komplecie. Baterie w a, komplecie nie są. Nie wiedziałam w sumie. Dobrze, fajnie. Muszę sobie zmierzyć temperaturę. Oczywiście to jest takie, wiecie, umowne, tak? I tutaj wyłączamy. Umowę. I to jest otworzone wcześniej i Lajra uwielbia się nią bawić. Tak.
To jest naprawdę, to jest mega. Napiszemy, nie pamiętamy cen, więc ceny będą napisane tutaj. Dokładnie, więc tu się wyświetla cena i link do wszystkich zabawek będzie w opisie, do każdej oddzielnie, w opisie po prostu. Inaczej mówiąc, czy polecamy tą zabawkę pod kątem, no po prostu, czy ją polecamy? Zdecydowanie, ta jest chyba moją ulubioną w ogóle z tych, co będą. I jeszcze w zestawie macie, znaczy nie w zestawie, tylko jeszcze jest piekarnik i pralka też tak, tego typu. Zastanawialiśmy się, co wziąć z tych trzech, ja stwierdziłam, weźmy zmywarkę, bo ja się pralkę ma chyba naczynia, a naczynia właśnie tak jak Wam mówiłam, mogą być do czegoś innego, czyli mogę użyć na przykład wziąć warzywka i warzywka poukładać, albo dać jej właśnie szmatkę, żeby wycierała, albo w ogóle dać jej miskę z wodą i żeby myła tę na przykład jeszcze normalnie, ręcznie, tak? Dużo rzeczy jest po prostu konfiguracji. Powiedz zmywarka. Nie. Okej, okay, no to nie wyszło. Dobra, idziemy dalej. A Irenia teraz sprząta. No, umie po sobie posprzątać. Czasami oczywiście. Nie no, w większości sprząta. Czasami iść nic, ale jak to jest twój wiek, to naprawdę. Super. Świetnie, kochanie, brawo. I teraz super, będziemy, co będziemy robić teraz? Taki zestaw takiej małej piękności. Tak, dobra, małej księżniczki. Dobra, to już się bawiła, więc grzebek był na zewnątrz. Odwróć się tu do mamusi, chodź. Tak, jeden, dwa. Wow. Suszarka. Co robimy z suszarką? Tak, suszymy głowę, świetnie. Dobrze, co jeszcze mamy? Zobacz, powiedz, szczotka. O, a co robimy ze szczotką? Liżemy? Nie. Tak. Włosy czeszemy, brawo, tak. Szczotka. Ale ładnie jesteś uczesana. Co mamy dalej? Tak, o, wysuszymy włosy. Jakby ktoś pytał, to u mnie Leo jest na kolanach. I ja tak chyba nagrywam, zaukuję, mając go jeszcze na musi kolanach. Musi swoją rękę. Psik, psik, dokładnie. I to mamy kolejną. To co to jest, perfumki? Tak, chyba tak. Ale właśnie czym się różni to od tego? To są na pewno perfumki. Bo a może to jest do dezodorant w kulce? No tak. To jest pod paszkę. A to? Co to jest? Grzebień. Powiedz grzebień. Bebeń. Dobrze. A powiedz bebeń. Perfumy. Dobrze. A powiedz dezodorant. Dezodorant. Świetnie. Dobra. A co z tym robimy? Zobacz. Co z tym robimy? Nie, no gdzie miam miam? Lecimy dalej, a to co to jest? Zobacz. Kto tam jest? Laira, tak! To jest lustro. A co to jest ten remont? To jest taka zawieszka chyba, taka do... Nie, to jest na włosy. Spinka taka. Co jeszcze mamy? Ja nie wiem co to jest, to w Tytaniku takie było, to jest taki grzebień jakby. Nie, to też jest takie, co się taka wpina we włosy. Tak, bierze, nie chcę tego robić. Znowu nie od tej strony bierzesz, ty nic nie potrafisz. Co ty gadasz? Sara! Przecież nie bierzesz nie, tego. Nie, nie, weź Lajrze zrób. Nie wpinasz tego tak, tylko wpinasz to tak. Ja nie chcę tego, no co mnie tykasz? Ja myślę, że ta zabawka to dla ciebie powinna być, żebyś ty w ogóle się zapoznała z takimi rzeczami. To są chyba loki takie, znaczy do robienia loków takie, zawijasy. Tak. No i to się faktycznie Lajrze. Nie przyda. Zabawka, no znowu mi się bardzo podoba. No tak, i... zabawka jest super i Lajrze też się bardzo to podoba. Dobra, chowamy Lajra, sprzątamy. Uwaga, sprzątamy. Tutaj szybko, będzie nowa zabawka. Tak, te rzeczy też dawaj tutaj. Op, dziękuję. Tutaj siadaj. Mamy układankę i przyznamy, że już używaliśmy, więc jeden element zaginął, ale pewnie gdzieś jest, bo mamy dużo pudeł. Nie, Niania mówiła, że nie zaginął, ale ja nie wierzę. Znaczy jest tutaj, powinien być. No ja właśnie. Nie zaginął. A, że nie dali nam? Nie wiem. Nie, że... A, już daję, przepraszam. Prawie. Drugą stronę. Ja nie wiem, że on sobie no nie, w ogóle. Żeby może być, no. Tu, dawaj, sama. Brawo. I to. No, trzeba przekręcić. Połóż. Świetnie! Brawo! Super! Jej! Ciu-ciu! Nie działa! To jest jedno z ulubione, znaczy dwa słowa ulubione. Nie działa. Nie działa. Nie nic, działa. Nic nie działa. Nic nie działa. Cokolwiek jest to, nie działa, nie działa. Bardzo prosta układanka z Lidla. Ile ona kosztowała? Nie wiem, ale bardzo tanio. No cenę macie tutaj, 15, cenę tutaj macie chyba za 20, ja nie pamiętam nie, coś takiego. Nie, maksymalnie, myślę, że 15 albo 16. Nie, 16. Nie, nie wiem, mało. Lajrenia. To nie jest Lidla. To nie jest Która Lidla. Która święta dostałaś? Co to jest? To kosztowało chyba 50 zł, tutaj też podamy tego taka ceny. Taka finansza jest, zobacz. Tutaj sobie weźmiemy ten pisak, tak? Proszę, twój pisak i mamy pisak.
I teraz. Zobacz, zobacz, co się dzieje. Mama, patrz. Mama zrobi najpierw. A mogę ten? Ten. Dobrze. Czerwony mama weźmie, zobacz. Tutaj weźmiemy, tak? A żebyście wy widzieli w sumie. To jest zarąbiste. Prowadzimy ja to się będę tym bawił. Odpowiedniego miejsca. Wow! Siu. Ju! Weź kuleczkę markerem. No, i teraz bierzemy kuleczkę. Którą kuleczkę chcesz? To jest zabawka Montessori w ogóle. No, fajna. Mi się bardzo podoba. I chyba zaraz sama te kulki wszystkie. Jak jeśli tak, to ja to wezmę, ja to ogarnę po prostu. Daj mamie, mama zrobi. Pamiętajcie, że żeby kupować dla dzieci też takie zabawki, żeby egoistycznie, żeby jakby będzie się z nim bawić, żeby mu się nie nudziło, nie? Nawet nie egoistycznie, tylko po prostu, że to też jest fajne właśnie, żeby się samemu też bawić, bo wtedy jest większa chęć, żeby bawić się z dziećmi. No, bo nie masz tak, że o Jezu, jaka nudna zabawka. Ja na przykład, wiecie, jakich zabaw nie lubię? W księżniczki się bawić, znaczy Lajra się za młoda jest na to, ale takie wiecie, że muszę udawać jakąś postać, na przykład, a tam ja się mamu się bawię w księżniczki, że ty będziesz księżniczką, a ja też będę i będziesz mówić tak. Uważam, że zabawka świetna. Tak. Kolejna rzecz zakupiona w Lidlu to jest dodatek do torów. Tak, dla ciebie. Chodź, siadaj tutaj z mamą. Siadaj tu. Ojoj. To jest dach. O, to jest najlepsze, te tory mega właśnie. Wygląda. Kurczę, super to jest. Dajcie nam chwilę, ogarniemy to, położymy. Tak. Wyłączyliśmy światło, bo ja usypiam Leo. Ale zobacz, jak Lajra sobie poukładała tutaj. Zobacz, Lajrenka, jak ślicznie. Ślicznie. Dobra, zobaczcie, mamy to zmontowane. Było kilka śrubek i teraz było to całkiem proste w montażu. Jest instrukcja, więc nie ma problemu. Natomiast śrubochron się przyda. I teraz, co mamy na takiej stacji? Mamy ławeczkę tutaj po tej stronie. Też znak. W międzyczasie, jak Kamil próbował uśpić Leo, ale się nie udało, to z Lajrą złożyłyśmy tą ciuchcię i ona sobie jeździ na torę. I teraz, no właśnie, słuchajcie, to jest fajne, jeszcze tym bardziej w przypadku, jak macie już te tory, bo tutaj może doczepić nawet nie to, tylko właśnie takie tory. I tu jest stacja, tu się zaczyna jazda, tam się kontynuuje. I teraz zobaczcie, niektóre z tych torów na przykład też są takie zielone, już takie poniszczone, bo to są tory jeszcze po mnie, bo ja je miałam w dzieciństwie, nie dokładnie gdzie kupiła je moja mama, natomiast te tory można kupić w różnych sklepach. Lidl jest jednym z nich i z tego, co patrzyliśmy, ma najkorzystniejszą ofertę cenową. Natomiast są też sklepy inne. Sama na przykład ciuchcia jest z firmy Brio. Na przykład w IKEA też można kupić. W IKEA można. Mamy część Brio. Torów z IKEA, część torów ode mnie z dzieciństwa, nie wiem skąd, i część z Lidla. No i właśnie tutaj macie na przykład Brio, to jest właśnie ta firma. Mi się wydaje, że to jeden producent jest tego wszystkiego. Po prostu różne nie. Firmy. Jak to nie? Nie, po prostu nikt nie opatentował tego. Aha. Bo jeżeli by jakaś firma opatentowała, albo sprzedaje ktoś patent po prostu na ten rodzaj torów. Ma sprzedany patent do kilku firm na przykład. No, o to mi chodzi. Tu ja to miałam, no. Natomiast polecamy wam z całego serca tą kolejkę. Ja do dzisiaj lubię się tym bawić. Lubiłam to w dzieciństwie, pamiętam. Ja to. Uwielbiam. Lajra też to uwielbia i chodzi po całym domu, mówi ciuciu i gubi tą ciucię, która jeżdża pod kanapę. Ona mówi, nie ma. I my tych torów mamy tam dużo więcej, bo zobaczcie, mamy tam jeszcze, jest w pojemniku, jeszcze są. I kupujemy. I tak samo zobaczcie, ma na przykład to jest jeżdżąca. O, jak ona jedzie. Do przodu, do tyłu, tu się wyłącza. Mamy drugą jeżdżącą. Do przodu, to jest bez dźwięku, ale jedzie też. Do tyłu. Ona jest skąd? Z IKEA. Ta jest z Brio. I zobaczcie, tutaj mamy na przykład takie drzwi, które są ruchome. Pokażesz Lajrenia? Ja to pokażę. Zobaczcie. Zarąbiste to jest. Jest wiele takich detali małych. Zobaczcie tutaj na przykład, można sobie pozmieniać, gdzie pociąg ma jechać. Berlin. Tam jakaś inna to, te tory to jest trochę taki iPhone, no nie? Kupujecie iPhone'a i zawsze do niego dodatki, jakieś słuchaweczki trzeba dokupić, ładowareczkę, jakiś kabelek, przejścióweczkę, etui, no jest po prostu masa rzeczy, więc fajnie to jest zrobione, ale tym bardziej to jest zabawka dla dziecka i to jest kolejna zabawka z rodzaju tych, którymi lubią bawić się rodzice. Te zabawki jakościowo do ceny są super. Ty, ale jeszcze jedna została. Najlepsza, chyba najlepsza, okaże się. Otwieramy. Mamy to i zabieramy się za skręcanie, bo już wiemy, że tam jest dużo elementów, bo nasza niania to otwierała, ale powiedziała, że nie, ja tego nie będę robić. Zobaczcie, jak to zarąbiście wygląda. Ty, to jest jeszcze takie fajne, że to będzie od razu dla Leo, bo to jest takie niebieskie. No, oczywiście. Tata ci zrobi zaraz to, zobaczysz. Rowerek będzie. Powiedz rowerek. Nie. No, super. Zobaczcie, mamy elementy. Te elementy zarąbiście to w ogóle wygląda. Patrzcie na to. Tak kurczę retro. A ja uwielbiam takie rzeczy. Tutaj mamy śrubki, Lajrenia śrubek nie może. Nie. Śrubki nie są dla ciebie. Mama wstawia rybkę, a ja teraz będę to składał z Lajrenią. Słuchajcie, Leo sobie gada w tle, a tymczasem
Proszę. Wow! Wsiadaj. Wsiadasz? Może mama pomoże jej wsiąść? Ona wie jak. Ona wie? Pewnie. O wow! Siadaj! No u nas często tak wygląda jeszcze z takimi zabawkami, ale potem siada. Siadaj! Usiądziesz? Tu siadaj. Może mama pomoże? Pozobacz, tak. No. Fajnie. Brawo! Fajnie? Fajnie, Laira. Tak wygląda z bliska. W każdym razie będzie miała też pchacz. A ona lubi pchać różne rzeczy, więc będzie fajnie. Pa! Pa, pa! Pa, pa! Powiedz kocham. Kocham. Was. Was. No. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends.